kartka z kalendarza na 9 kwietnia, jest to wtorek, setny dzień tego roku. Imieniny obchodzą Achacy i Hugo oraz Achacjusz, Antoni, Demetria, Demetriusz, Dobrosława, Dominika, Eupsychia, Eupsychiusz, Franciszek, Heliodor, Hilary, Hilaria, Innocenty, Kasylda, Katarzyna, Konrad, Maja, Marceli, Maria, Matron, Notger, Piotr, Prochor, Reginald, Tankret, Tomasz, Ubald, Waldim, Wadim, Waldetruda, Walter. Strasznie dużo tych imion tutaj dzisiaj jest. I to były wszystkie. Także wszystkim solenizantom tego dnia składam najserdeczniejsze życzenia. A nietypowe święta to Światowy Dzień Gołębia i Międzynarodowy Dzień Jednorożca. Przysłowia. Grzmot w kwietniu dobra nowina, już szron roślin nie pościna. Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze. Słońce. Świt o 5.13, wschód o 5.49, zachód 19.25 i zmierzch 21. Jest w znaku barana. Księżyc jest na przełomie barana i byka i wschodzi o 6.09, a zachodzi o 20.51. Cytat dnia. Twoje założenia są twoimi oknami na świat. Wyszoruj je od czasu do czasu, inaczej nie przejdzie światło. I to powiedział Isaac Asimov. I to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. W kartce z kalendarza biodynamicznego nic się na razie nie dzieje. Jest owszem dzień, to jest właściwie w 9 jest taki przełom czasu sprzyjającego rozwojowi roślin, który plonny ma być owoc, do wpół do drugiej po południu, a po wpół do drugiej jest sprzyjający roślinom, których plonem ma być korzeń. Ale to wszystko. Na razie dobrze nie jest dobre przesadzanie i tak dalej. Dopiero od 12. Od 11 do 12 to będzie dobry już czas na rozsadzanie, przesadzanie i tak dalej. Także to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Zapraszam na dalszą część vlogusia. No i witam serdecznie w nowym dniu. U mnie dzisiaj jest niedziela. A ja witam się z Wami kawusią na balkonie. Jest pięknie ciepło. Przed chwilą pokazywało 16 stopni. Może już jest więcej, nie wiem. Jak widzicie, dałam sobie begonię już na balkon. No, na jakiś czas. A zamiast begonii tam w tej szklarence są pomidory. Mam nadzieję, że im to pomoże. Muszę się napawać tym widokiem moich kwiatków. Tu na dole ich tak mocno nie widać. Tam te bratki, podejrzewam, że będą dłużej kwitły, bo mają troszeczkę zacienienie i słońce, jak będzie mocne, to im tak nie będzie przeszkadzało. Chodzimy o tamte bratusie. O, te. No. Tych za mną wam nie pokażę, bo jest tylko biedaczek jeden. Bo resztę to coś tutaj skopało. Tutaj dzisiaj trzeba będzie może do tej albo do pasty, albo do jajecznicy wziąć troszkę cebulki, bo on za bardzo rośnie. No i zabrać się za tą sałatę. A tutaj ten koperek i to, co tutaj ma w tych... Będę musiała wkopać. Co to tutaj jest? Sałata majowa. No z tej sałaty to tam nie wiem, czy coś będzie, ale wkopiemy. Żyje, to się wkopie. Tu jest pietruszka. Też licho, ale może jak się da do ziemi normalnie, to będzie rosło. A tu mamy koperek. Rzodkiewki powyrywane, ale nie wszystkie, coś tam może się jeszcze wyciągnie. Denerwuje mnie, że mi to coś kopało. No a sałata to jest ta kupna, ale będę dzisiaj ją obrywać do jedzonka, do śniadanka. No, dzisiaj mamy dzień wyborów. Także najpierw do kościoła, potem na wybory. Ale to nie jest tak, jak to kiedyś mówili, że ci, co chodzą do kościoła, to tylko w jeden sposób głosują. Ja nie mówię, w jaki sposób, ale można się domyślić. No, a dzisiaj to już Wam mogę mówić, bo to już będzie dawno po ciszy wyborczej. Także, no.
Także bez obaw. Nie wszyscy starsi ludzie głosują tak samo. Bo niektórzy mówią, że jak starsza osoba, to da się zmanipulować. Jak mi to znajoma ostatnio mówiła, że miała ostrzeżenie od córki, tylko nie daj się zmanipulować. No, mi się wydaje, że starsze osoby też mają swój rozum. No, a poza tym mówi się, że większość ludzi starszych to mohery. Nie, nie, nie. To nie mohery. Jest dużo starszych osób, którzy myślą całkiem inaczej. Bardziej nowocześnie, bardziej tak, wiecie, przytomnie mi się wydaje, no nie mówię tego tak jasno, bardziej jasno myślą niż niektóre osoby, młode nawet. No, szczerze mówiąc, to ja przez jakiś czas, jak byłam młodsza, to właśnie tak troszeczkę inaczej myślałam. Teraz mi się troszeczkę rozjaśniło. No, także wiecie, każdy tak może powiedzieć, nie? Każdy ma jakieś swoje etapy w życiu i przechodzi je. Także teraz, jak to mówią w mojej rodzinie, jestem po jasnej stronie mocy. No, także niech tak będzie. No, i zobaczymy, jak to dalej się potoczy wszystko. Tak. A teraz dopijam kawusię. Będę sobie siedziała na balkonie. Nawet nie idę do komputera teraz. Nie ma mocnych. Jest tak fajnie, że mnie się nie chce przy komputerze siedzieć. Kawkę sobie wypiję tutaj, a potem już będziemy robić śniadanie. To znaczy Zbyszek będzie robił śniadanie. Ja sobie zrobiłam już kaczkę, nastawiłam. Piersi z kaczki, filety. Bo my dzisiaj będziemy mieli na obiad kaczkę. A znaczy filety z kaczki. A Wiki będzie miała kotlet, bo ona nie lubi kaczki. Może się kiedyś przekona z czasem. Tak jak ja się przekonałam w ogóle do mięsa, bo jak byłam młodsza dzieckiem i dziewczyną, to ja nie przepadałam za mięsem. Nie. Same tylko kluski, takie rzeczy bym jadła, makarony. No Wiki ma teraz taki etap. A roladę to gdzie tam? No. A teraz mnie się pozmieniało, także mam nadzieję, że jej się też zmieni. No, nie będę jej na siłę raczyć kaczkom, jak jej nie lubi, bo to ma, kaczka ma taki trochę specyficzny smak, więc my będziemy jedli kaczusie, Wiki kotleta. Oczywiście będzie miała sosik do klusek, bo będą kluseczki, chyba też i czerwona kapusta, bo tak pasuje do tego, nie? Jeszcze nie będzie jakiejś takiej wiosennej sałatki, na razie jeszcze czerwona kapusta, kluski, bo są zamrożone, rosół jest, makaron się tylko ugotuje, także będzie fajnie szybko obiad. No i dlatego tą kaczkę teraz wcześniej robię, żeby ona mi fajnie zmiękła, bo my lubimy ze Zbyszkiem nie krwiste te filety, tylko takie prawie że rozpadające się. No, także to się teraz będzie robiło, zanim pójdziemy do kościoła, potem pójdziemy prawdopodobnie od razu na wybory, później może jeszcze pójdziemy na spacer z Klusią, może na ogród, nad staw, nie wiem czy Zbyszka wyciągnę, ale przynajmniej na ogród, żeby się tam kawki napić, ciastko zjeść, bo jeszcze mam ze świąt babkę, ona jest dobra, wczoraj zaczęłam ją i ona jest tak jakby dopiero upieczona, ta babka migdałowa może bardzo długo stać. Także takie dzisiaj plany mamy, zobaczymy co z tego wyniknie. Ma być fajnie ciepło, to czemu nie? Pogryziona już jestem przez komary, już mam bąble, już mnie swędzą, już narzekam. No, także życzę Wam miłego dnia, no nie powiem miłej niedzieli, chociaż mentalnie Wam wszystkim przesyłam życzenia miłej niedzieli. Teraz, w tym momencie, a tak w ogóle we vlogu, no to miłego dnia wtedy, kiedy będziecie oglądali. Patrzcie, jak pięknie to jest połączone, tak jakby jasna, żywa zieleń z błękitem nieba, nie? Jak to pasuje? Kiedyś ktoś mi mówił, że niebieski z zielonym nie pasują. Sama natura to łączy, więc się przepasuje. Idziemy na wybory. A tu takie piękne drzewo. To drzewo zawsze podziwiałam z okna kuchni. No z balkonów też, jak mieszkałam w tamtym bloku. Ale teraz się tak rozrosło, jest tak piękne, że aż szok. Piękne jest to drzewko. No my już jesteśmy po głosowaniu, już zagłosowaliśmy na jedynie słuszną sprawę. No. Cisza wyborcza, nie mówię na kogo.
dla każdego jest, może być inna, jedynie słuszna sprawa. Także my już swój obowiązek spełniliśmy. A teraz idziemy się plażować. No i jesteśmy już na działce, jesteśmy po wyborach. Przyjechaliśmy sobie na działkę z Klusią. Teraz kawka, właśnie ostatnia się robi herbata dla Wiki, bo Wiki nie chce kawy, tylko herbatę. Ciasto jeszcze tam mamy. No i tak przyjemnie gorąco jest, wręcz jest gorąco. A jak weszliśmy na działkę, to tutaj było kłębowisko żmij. To znaczy się nie żmij, tylko za skrońców, ale na drodze nam się wygrzewała mama za skroniec, ale bardzo długa była i trzymała. I jak to zaczęło uciekać, to było przerażający widok. Takie kłębowisko, jak one się tam... Na szczęście Zbyszek szybko złapał Klusię na ręce, dał ją Wiki i przegonił je, żeby po prostu poszło na drugą działkę, no żeby Klusia ich nic nie zrobiła, bo mogłyby Klusię ugryźć, nie? A poza tym, po co ten szok spotkania z pieskiem? Nie wiedzą, że piesek im nic nie zrobi, temu zaskrońcowi. A one chyba z naszej działki pochodzą, więc sobie potem pewnie tu mają gdzieś gniazdo, to znowu sobie potem przyjdą. No mam nadzieję, że tutaj będą polowały, no ale nie chciałam, żeby dzisiaj mi tutaj, jak jest Klusia na ogródku, żeby tutaj były zagrożeniem one dla Klusi, a Klusia dla nich. A poza tym to jest przerażające. Kiedyś ja nie wiedziałam, że to są zaskrońce, ale raz tutaj była żmija zygzakowata. Boże kochany, jak ja przeżywałam, to bo ja z wikunią małą przeszłam, a to mi się tutaj wygrzewało. Ja potem się bałam gdziekolwiek, żeby ona gdzieś poszła, że ją to zaraz zaatakuje. Tak jakby miała ta żmija czyhać na nią, żeby ją zaatakować. No, także my teraz sobie będziemy popijać kawusie, jeść ciasto jeszcze wielkanocne, te babki i odpoczywać. Popatrzcie, jak tam kwitnie. To chyba jest ta czereśnia od sąsiada. Tutaj mamy nasz bez, ale zdziczały. To chyba to jest ta podkładka, bo my mieliśmy taki pełny ten bez fioletowy i od jakiegoś czasu on zamarł, a od dołu wyszło to. Więc chyba z podkładki. Tam to pewnie zmarzło. A tam nasza jabłonka już zaczyna kwitnąć. A jeszcze wam pokażę, bo ostatnio nie pokazałam. Tutaj już magini rośnie. I takie dosyć duże. Tutaj jeszcze jest do roboty, wiadomo. Zresztą na ogródku zawsze jest coś do roboty. Bo jedno się zrobi, to drugie już trzeba robić. No. Tutaj teraz po jasnoku widać. Na razie tutaj tego grilla dałam. A jabłonka tak się prezentuje. No. Troszkę zbliżenie zrobimy. Już coraz więcej kwiatów się otwiera. I będzie ładnie. Tą różę tutaj też mocno poprzecinałam. Tylko zostawiłam to, co żywe. Tutaj róża jest. Zobaczymy, jak będzie się rozrastała. A u góry jest wisteria. I w sumie jestem zadowolona, że ona mi tutaj zwisa, bo jak ona tam na dachu była, to jej nie widziałam, kiedy kwitła czy nie. A ta, jak mi tu będzie zwisała i by mi tu fajnie kwitła, to by było super. Mam nadzieję, że będzie kwitła tutaj. Że te kwiaty tutaj będą zwisały, one też pięknie pachną. No. A tam nasz kuś sobie czyta książkę. Troszkę niezadowolona, że nie ma pełni słońca tam. My jesteśmy akurat zachwyceni ze Zbyszkiem, że nie ma pełni słońca. No a tu jeszcze wam wczoraj nie pokazałam tego jednego, jedynego tulipana, który tutaj zakwitł. I tu będzie jeszcze czosnek fioletowy, ozdobny. Tu gdzieś. No ale on jeszcze nie. No herbatka już dla Wiki idzie, także my będziemy zaraz sobie siedzieć. A jeszcze chciałam wam pokazać tą jabłonkę, tą, o którą ja tak ciągle walczę. Ona ma dobre jabłuszka zimowe. Dużo ma kwiatów, mało liści będzie miała. Ale w zeszłym roku już miała troszeczkę tych owoców.
na wiosnę nie zdążyliśmy jej poprzecinać, chcemy ją na jesień bardzo mocno poprzecinać, tak jak tamtą, to może na przyszły rok będzie lepiej już. A tu mamy czereśnię naszą kwitnącą. No, a w słońcu tak grzeje, że mi w tych moich spodniach jest za ciepło. No. Tak. No, a właśnie, trzeba podlać trawniczek, tak? Ziemi ci zasypali. No i przechodzę na zakończenie dnia, na podsumowanie dnia. Dzisiaj się dużo nie działo. Dzisiaj jak u mnie była niedziela, więc się dużo nie działo. Byliśmy na spacerze, byliśmy oczywiście na wyborach, wszystkie obowiązki pozałatwialiśmy. No i potem sobie odpoczywaliśmy. U nas było dzisiaj bardzo ciepło. 27 stopni w cieniu było. Na ogródku było naprawdę gorąco. Zresztą nie tylko na ogródku. Jak poszłam do kościoła, to miałam żakiet. Ale jak wyszliśmy z kościoła, to trzeba było to zdjąć, bo się nie dało. Ja wiedziałam, że jest ciepło, ale wiedziałam też, że w kościele u nas już teraz na pewno nie grzeją i na pewno jest chłodniej niż na zewnątrz. Więc sobie ten żakiecik wzięłam i w kościele mi było tak w sam raz. Ale jak już wyszliśmy, trzeba było zdjąć i mieliśmy iść prosto na wybory, ale najpierw musieliśmy zahaczyć o dom, żeby się troszeczkę przebrać, właściwie tylko rozebrać. Zmieniłam sobie buty na wygodne, no i zdjęłam sobie ten żakiecik, także w bluzce samej szłam. Potem sobie przeszliśmy spacerkiem do domciu, wiadomo, a później pojechaliśmy na ogródek z psinką. No, oczywiście jeszcze po drodze najpierw po chleb trzeba było jechać. U nas piekarnia jest ta prywatna, czynna, zawsze w niedzielę od 14 chyba. Także zauważyliśmy, że coś mało chleba jest i może braknąć na poniedziałek, więc podjechaliśmy sobie po chleb na ogródek, a nie szliśmy, tylko jechaliśmy, bo my z Wiki chciałyśmy iść, żeby Kluska miała długi spacer. Ale ja wiem, że potem jak się wraca z tej działki, to trzeba iść pod górę u nas w tym największym słońcu. I to jest ciężko. Dla Zbyszka i dla mnie to już nie jest takie proste, tak pod tą górę w tym największym słońcu, w tej duchocie iść. To jest bardzo męczące. A potem jeszcze tutaj musiałam robić jedzenie, nie? Gdzie mi słońce wali przez okno. Także stwierdziliśmy, że sobie podjedziemy na działkę, tak żeby sobie też i potem szybko wrócić do domu. Przez to też mogliśmy być tam dłużej, no bo już nam odeszło to spacerowanie do góry. No, tutaj jeszcze potem chwilę byliśmy z Kluską, jeszcze zrobiliśmy małe kółko, bo ona chciała, na ogródku cały czas chodziła, ale tutaj potem jeszcze chciała kółko zrobić, więc poszliśmy z nią, nie? No jeszcze zrobiła tutaj siku i tak dalej. A na działce przeżyliśmy dzisiaj szok, dlatego że nie wiem, czy ja to wam wcześniej mówiłam, czy nie, jak byliśmy na działce, nie byłam na to przygotowana, nie miałam kamerki włączonej, no bo nie myślałam, że coś takiego nas tam zastanie, ale jak weszliśmy na działkę, tam na tym betoniku takim, taki chodnik betonowy, tam zaczęło się kłębić. To był naprawdę okropny widok. No to na szczęście były zaskrońce. Zaskroniec nic nie zrobi, ale to był zaskroniec, chyba matka. Bardzo długi. Oj, lampa mi zgasła. Dlaczego? Co się stało? Czekajcie, zatrzymam. No, jeszcze tego mi brakuje, żeby mi lampa się psuła. Coś tam chyba jest luźnego, bo się zgasiła.
mówiłam o tym zaskrońcu. On był strasznie długi, ten zaskroniec. I to tak się, wiecie, jak to się wiło i trzymałe zaskrońce i to się wszystko przeplatało, tak? Zbyszek zaczął krzyczeć, złapał kluskę, no bo to właściwie nie wiem, czy Zbyszek złapał tą kluskę, czy Wiki złapała tą kluskę, bo ja zdębiałam, bo ja dopiero jak oni zaczęli krzyczeć, to zauważyłam, bo ja szłam jako ostatnia po chodniczku. Także oni byli przede mną. No i później Zbyszek takie troszeczkę straszył te zaskrońce, żeby przeszły sobie na razie na drugą działkę od sąsiada, tam nikogo nie było. Żeby tu były i bezpieczne zaskrońce, ale nasza kluska, żeby była bezpieczna. Ale one i tak co chwilę wyłaziły stamtąd. Bo już sama ja widziałam, jak wychodziłam z altanki, co sobie tam jeszcze potem herbatę robiłam po kawie, to widziałam, że ten mały znowu spieprzał z powrotem tam. No, one muszą mieć u nas na działce gniazdo. Tam my mamy cegły tak poukładane i troszkę tam jest tak zagracone, można powiedzieć, ale tam są rzeczy takie, które są potrzebne, wiecie, jakieś paliki, nie paliki, takie rzeczy. Jak to na każdej działce jest. No. I one sobie tam gdzieś muszą mieć to gniazdo zrobione. Znaczy zrobione, tam sobie gdzieś było to gniazdo i one pewnie wracały, żeby do swojego domku wejść. No, teraz będę miała stresa, jak będę chciała iść na działkę z kluską. No bo ja jak zauważę, no to wiecie, one mnie, atakować mnie nie powinny. Bo zaskroniec ucieka przed człowiekiem, chyba że się czuje bardzo zagrożony, próbowała go tam, nie wiem, dziabać albo coś. Ale kluska jest jeszcze młodym pieskiem. Jak coś ucieka, to trzeba gonić, to nie? Ona i tak chodziła, patrolowała cały czas pod tym płotem. I bo tam krzaki też są, nie? W tym miejscu akurat te zimozielone. I ona tam cały czas patrolowała i niuchała, bo ciągle tam coś albo słyszała, albo czuła. No. Także przeżyliśmy i ja tylko żałowałam, że ja nie wchodziłam już z tą kamerką i nie filmowałam, że jesteśmy na działce, bo to bym miała naprawdę fajne ujęcia. No i byście widzieli, jak to naprawdę wyglądało. Strasznie to wyglądało. Na szczęście to nie były żmije, tylko zaskrońce, ale ten jeden naprawdę bardzo długi był. No i tak, żeśmy sobie posiedzieli na działce. Kawę wypiłam, jeszcze herbatę sobie zrobiłam. Wody jeszcze nie ma na działce, ale jutro prawdopodobnie mają puszczać wodę, więc ja jutro idę na działkę uzbrojona w różne ściereczki, bo tamte, które tam są, to już będą do wyrzucenia i będę, wiecie, trzeba sobie znowu wszystko wyczyścić, jak będzie woda i potem można tam robić, nie? No, prawdopodobnie pójdę na cały dzień, no na pewno nie pójdę o 8 rano, ale tak bym chciała koło 10 już sobie tam podjechać. I nie wiem, czy z kluską, czy bez kluski. Zobaczymy, jak to będzie. No, w każdym razie, no trzeba wykorzystać te 2 dni. Poniedziałek, wtorek ma być też 26 stopni i bezchmurne niebo. To by trzeba wykorzystać. Trochę porobię w tym słoneczku. Oczywiście kapelutek sobie chyba już wezmę. Ile mi się uda porobić w tym słońcu, to porobię. Jak się zmęczę, to sobie usiądę do cienia, posiedzę chwilę, napiję się wody. Wiecie, tak na luzie, ale jak co chwilę pójdę coś tam robić, czy będę robiła w słońcu, to potem mogę sobie w cieniu tam pomyć i zawsze coś będzie znowu do przodu zrobione, nie? No. Także tak, jeśli chodzi o to. Teraz troszeczkę siedziałam i tam obserwowałam, no bo się zaczyna wieczór wyborczy, w sumie ja nie oglądam w telewizji, tylko tam na YouTubach próbuję coś tam zobaczyć jeszcze chwilę i będę wiedziała jakieś, już tam zobaczyłam jakieś wyniki poszczególnych tych miast, jeśli chodzi o prezydentów. No nie, tam nie będzie wyników z takiego miasta jak nasz Bytom, no bo tam chyba było tylko 6 tych głównych miast podanych. No na wyniki tutaj nasze miejscowe to trzeba będzie poczekać do jutra, pojutra, nie wiem, gdzieś to trzeba będzie znaleźć, pewnie na jakiejś rządowej tutaj, może wiecie, bytomski portal informacyjny czy coś takiego, to pewnie znajdziemy, czy ci, na których my głosowaliśmy, przeszli czy nie, nie?
No i oczywiście, czy prezydent, którego my wybieraliśmy, został wybrany. Ale to zobaczymy, także swoje zrobiliśmy, a reszta to już teraz, wiecie, nie należy do nas, nie? No, ja wam wczoraj obiecałam, że, nie wiem, czy tu znowu kseru nie mam, że wam dzisiaj, no jeszcze poczytam troszkę z tego mojego kalendarza pięknościowego. Ja wiem, że ja nie czytam tak płynnie, tak pięknie jak niektórzy, ale tutaj takich mamy parę uryweczków. Tutaj o tym czarownym zastosowaniu w tradycji ludowej to już wam czytałam. Ale tu było coś... Czekajcie, to jaryło to jest dużo? Nie dużo. No to o tym jaryło. Tego jeszcze nie czytałam. Teraz jest premiera. No. Patron wiosenny jaryło. Patron wiosennego słońca, najmłodszy wśród słonecznych bogów, symbolem jaryły była ogromna tarcza, która uosobniała słońce. Jego imię oznacza gorący, wściekły i jasny. Żarliwość jaryły, jego energia i moc twórcza uczyniła go bogiem młodzieńczej siły, wiosny i płodności. Często przedstawiano go jako młodego mężczyznę, który nosił białe lniane ubrania i jechał boso na koniu. Zawsze miał na głowie wieniec z kwiatów, symbol nieba i wieczności. W jednej ręce jaryło trzymał pęczek żytnich kłosów, symbolizujących życie, szczęście, dobre zbiory i pomyślność, a w drugiej odciętą męską głowę starego jaryły, co symbolizuje nadejście nowego roku wegetacyjnego. Jaryło jest bogiem, którego co rok umiera, bogiem, który co rok umiera, stary jaryło, i co rok się odradza młody jaryło. Są mu posłuszne dzikie zwierzęta, duchy natury i niższe bóstwa. Uważany jest za opiekuna pól, pastwisk, łąk. Kobiety modliły się do niego, aby pomógł im przezwyciężyć bezpłodność i począć dzieci, bowiem jaryło jest patronem gwałtownej namiętności, silnych uczuć i cielesnej miłości, ale także wypraw wojennych. Jako ofiarę składano mu miód, chleb, naleśniki, owsiankę i jajka. I tak tutaj przedstawiany jest ten jaryło. Nie wiem, czy to dobrze będzie tu widać. No. I o tym jaryło już więcej nie ma. Ale jeszcze tutaj do 5 kwietnia wam tutaj to przeczytam, bo potem jest 11, to dopiero będzie. No. Są takie króciutkie na dzień. Na 1 kwietnia to już było, nie? Wielkanoc, dzień przebudzenia domownika. Po zimowym śnie budzi się domownik, opiekuńczy duch domu. Aby poprawić mu humor, należy podarować mu nową miotełkę, zostawić smakołyki, mleko albo ciasteczka oraz zażartować, zakładając na przykład ubranie na lewą stronę lub dwie różne skarpetki. Na 3 kwietnia dzień przebudzenia wodnika, czyli święto przebudzenia wody. Jeśli do tego dnia skuwający wody lód już popękał, budził się duch wody. O północy rybacy przynosili wodnikowi prezent. W niektórych regionach topiono w tej intencji konia, matko, biedny koń. W innych wrzucano do wody mleko, chleb i jajka i roztopione masło. To już lepiej to drugie, nie? Pierwszą złowioną rybę należało wypuścić z powrotem. Od tej pory można było rozpocząć kwietniowe połowy, a wodnik odwdzięczał się obfitością ryb. Dziękuję, takie topienie konia. Zresztą koń potrafi pływać, nie? No i ostatnie na 5 kwietnia, który też już minął, strzybuk wiosenny.
tego dnia zaczynają się ciepłe wiatry. No, w piątek to było. Ciepłe wiatry, a ziemia jest ogrzewana promieniami słońca i wysycha po niedawnych śniegach. O, to by się akurat zgadzało. Tu potem jest na 11 kwietnia, to jak nie zapomnę, to wam to potem przeczytam. To będzie czysty czwartek. No, tyle by było z mojej książki, mojego kalendarza, takiego dziwnego, czarownego kalendarza na 2024 rok. Różne takie ciekawostki tu są, wiecie, to jest tak z przymrużeniem oka, jak to kiedyś może ludzie, niektórzy wierzyli, no, ale niektóre się tak pokrywają z naszymi jakimiś wierzeniami, nie? Także troszeczkę na moim kanale jest i takiego dnia codziennego, i pracy na ogrodzie, i gotowania. Też często mówię tam, czasami mówię coś o kościele, o wierze bardziej niż o kościele. No, ale takie rzeczy też tutaj się mogą znaleźć. Dla każdego coś, co go może zainteresować. Tym bardziej, że ja tutaj się w czary żadne nie bawię, wiecie, nie wróżę z kart, takich rzeczy nie robię. To zostawiam innym. Mnie to po prostu nie interesuje, nie? Ale wiecie, że ja lubię o różnych tradycjach czytać, słuchać. Czasami sobie, jak mi się coś podoba, to te tradycje się kultywuje dalej. Także tutaj się różne takie rzeczy, jak już wcześniej czytałam, to się tak pokrywają z naszymi takimi tradycjami często. No, także fajnie to posłuchać, a tak jak wczoraj wam mówiłam, no bardzo mi się podoba okładka. Taka jest troszeczkę taka tajemnicza, nie? A ludzie lubią różne tajemnice sobie poczytać, o różnych tajemnicach. A potem wraca się do normalności. Także jutro rano wracamy do normalności, do dnia, do takiej codzienności. Już jest po różnych świętach. Dzisiaj było to Święto Miłosierdzia Bożego. Zazwyczaj ja jeździłam z Wiki na pielgrzymki do krakowskich Łagiewnik od wielu, wielu lat. W sumie jak Wiki miała chyba od 5 roku życia, to jeździłam razem z nią. Mieliśmy taką grupę. Właściwie to wszystko się zaczęło od naszej Krysi, która już nie żyje i właśnie skończyło się na Krysi, bo ona organizowała właśnie te wyjazdy autokarowe. Także wyjeżdżaliśmy gdzieś chyba o 7 rano stąd. No i to był fajny czas. Fakt, że to było z kółkiem Radia Maryja. Ja wtedy byłam taką wierną słuchaczką i lubiłam to słuchać. I przede wszystkim to towarzystwo. Lubiłam te koleżanki, bo do teraz tutaj są te dziewczyny niektóre. Wiadomo, że niektóre już poumierały, chyba z 4 czy 5 z nich już umarło. Już nie żyje. No, i to w takim właściwie młodym wieku, za młodym na umieranie, naprawdę. No, ale jak Krysia to organizowała, to było naprawdę bardzo fajne przeżycie. I dla Wiki, i dla mnie. Zresztą ja Wiki na siłę nie ciągnęłam. Ona mogła w każdym momencie zostać tutaj ze statusiem w domu. Też uwielbiała zawsze być ze Zbyszkiem. Ona sobie ze Zbyszkiem na różne wycieczki rowerowe jeździła często. Także to nie był dla niej problem. Ale lubiła tą atmosferę tam, jak żeśmy tam jeździli. Tam zawsze bardzo dużo ludzi właśnie w Święto Miłosierdzia. Myśmy tam jeździli 2 razy do roku, w Niedzielę Miłosierdzia i gdzieś w okolicach 5 października na urodziny Świętej Faustyny. Bardzo lubię tamto miejsce, chociaż no, niektóre rzeczy mi się już troszeczkę nie podobają. Ale to już zależy od ludzi, nie od miejsca i nie od wiary, tylko właśnie od ludzi, którzy tam coś tam... Ale o tym nie będę dzisiaj mówić. W ogóle nie będę tutaj o tym mówić, bo to już moje takie spostrzeżenia i w sumie moje zostaną. No. W każdym razie tęsknię za tym czasem troszeczkę, bo czasami by się jechało, chociaż dzisiaj sobie tak myślałam, jak ja bym miała wstać o 5 albo o 4, żeby o 7 wyjechać. I wiadomo, rano jest chłodno, to trzeba było wziąć ciepłe rzeczy, a potem tam był taki skwar.
No, ale to było fajne przeżycie, bo my tam chodziliśmy i właśnie w Łagiewnikach, w tym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ale też potem odwiedzaliśmy Sanktuarium Jana Pawła II, też nam się bardzo podoba. Także jak tylko będę miała samochód naprawiony, to pewnie pojedziemy sobie odwiedzić Kraków przede wszystkim. Fakt, że nie ma tam Marka, już troszeczkę mu tak ujmuje temu Krakowowi, ale i tak tęsknimy za Krakowem, tak na jednodniową wycieczkę by się pojechało. I być może sobie pojedziemy też kiedyś do Łagiewnik odwiedzić, ale to w innym dniu niż do Krakowa, bo to jest za mało czasu by było. To byśmy musieli tam sobie parę nocek załatwić, nie? No. Także plany takie są, a zobaczymy, co nam z tego wyniknie. A teraz już kończę. Dziękuję Wam serdecznie za ten czas poświęcony na moje vlogi, na oglądanie moich vlogów. Dziękuję wszystkim wspierającym, komentującym, lajkującym i subskrybującym. No, przede wszystkim Wam wszystkim za to, że oglądacie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. No i do następnego vlogu. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa!